Anna Przybylska była niewątpliwie jedną z bardziej lubianych polskich aktorek. Kobieta w pamięci polskich widzów zapisała się dzięki wielu kultowym rolom. Aktorka, która zadebiutowała w 1997 roku w filmie Ciemna strona Wenus, już wcześniej próbowała podbić świat polskiego show biznesu. W 1994 startowała do agencji modelingu. Archiwalne nagranie wywiadu z kobietą podbija internet. Anna Przybylska zmarła 4 lata temu. Śmierć wielkiej postaci polskiego kina i serialu była dla wielu obserwatorów show biznesu wstrząsem, z którym do dziś nie są w stanie sobie poradzić. Po prawie 25 latach na jaw wyszły nagrania młodziutkiej aktorki, która wówczas chciała spróbować swoich sił jako modelka. To, co wtedy powiedziała młoda kobieta, może złamać serce wielu fanom zmarłej artystki. Anna Przybylska chciała być modelką. O tym, że piękna artystka na początku chciała spróbować modelingu, wiedzą wszyscy fani kobiety. Szesnastoletnia Anna Przybylska należała do agencji modelingowej Perfect Studio. W 1994 dotarła do pierwszej trójki gali Twarz Roku, która była jednym z pierwszych konkursów dla profesjonalnych modelów i modelek. Niebawem jednak w życiu kobiety pojawiła się miłość do filmu, która poskutkowała wygranym castingiem do filmu Ciemna strona Wenus. Wielu fanów kobiety przez lata zastanawiało się, jak wyglądały przesłuchania kobiety do roli modelki. Najnowsze nagranie opublikowane przez portal Jastrząb Post rozwiewa wszelkie pytania stawiane przez lata przez miłośników kobiety. Wzruszające słowa gwiazdy w trakcie przesłuchania do roli modelki. Młoda gwiazda miała wielokrotnie zadawane pytania dotyczące swojej osoby. W którymś momencie osoba egzaminująca Przybylską zapytała przyszłą gwiazdę kino, co by zrobiła, gdyby wygrała dużą kwotę pieniędzy. Odpowiedź wzruszy wszystkich fanów. Okazuje się, że od najmłodszych lat kobieta myślała także o innych ludziach. Gdybym wygrała dużą sumę pieniędzy i miała przeznaczyć ją na jakieś duże podróże, to na pewno przeznaczyłabym ją na zwiedzanie Polski. Lubuję się w zabytkach, już wiele miejsc zwiedziłam, ale nie wszystkie. Chciałabym przede wszystkim najpierw dokładnie zwiedzić ojczyznę, a później ruszyć w świat. Jeśli zostałoby mi troszkę tych pieniążków, a na pewno, to chciałabym przeznaczyć to cel charytatywny. Powiedziała Przybylska.